mojej rodzinie opowiada się historię o dwóch wielkich smoczych braciach. Smoku północnego wiatru i smoku południowego wiatru, którzy utrzymywali równowagę i harmonię w niebiosach. Czasem bracia pokłócili się o to, kto byłby lepszym władcą. Obu ogarnął gniew, a od ich zmagań poczerniały niebiosa. W końcu smok południowego wiatru pokonał brata, który runął na ziemię, siejąc spustoszenie. Wiatr zwyciężył, lecz wkrótce zaczęła mu doskwierać samotność, a słodycz zwycięstwa zastąpiła gorycz. Mijały lata, a rozpacz i żal osamotnionego brata udzielały się światu, siejąc waśń i niezgodę. Pewnego dnia nieznajomy wezwał smoka i spytał: o smoczy władco, cóż cię tak trapi? Smok odpowiedział: powodowany rządzą władzy zabiłem brata, lecz bez niego jestem zagubiony. Na co nieznajomy odrzekł: zadałeś ranę samemu sobie. Dlatego teraz musisz się uleczyć. Twardo stąpaj po ziemi. Znajdź moc w pokorze, a wówczas odnajdziesz spokój. Nie jesteś pierwszym nasłanym na mnie zabójcą, a po tobie przybędą następni. Śmiało sobie poczynasz w zamku Shimada, siedzibie twych wrogów. To był niegdyś mój dom. Czyżby nie powiedzieli ci, kim jestem? Wiem, kim jesteś, Hanzo. Przychodzisz tu co roku o tej samej porze. Wiele ryzykujesz, oddając cześć zamordowanemu. Nie wiesz nic o tym, co się wydarzyło! Wiem, że wmawiasz sobie, że twój brat sprzeciwił się klanowi. I że musiałeś go zabić dla zachowania porządku. Że to był twój obowiązek. Ponieważ tak właśnie było. Obowiązek i brzemię. To nie oznacza, że nie oddaję mu czci! Sądzisz, że uhonorujesz Gendiego kadzidłem i darami? Honor objawia się poprzez czyny! Jak śmiesz pouczać mnie o honorze? Nie jesteś godzien wymawiać tego imienia! Ryuga Wagateki Okurao! Jest we mnie smok!
Tylko Shimada mogą kontrolować smoki. Kim ty jesteś? Na co czekasz? Zabij mnie. Nie. Nie zamierzam spełnić twojego życzenia. Wciąż masz cel w tym życiu, bracie. Nie. Jak to? Mój brat nie żyje. Smok przycupnął na ziemi. Po raz pierwszy w życiu wyraźnie ujrzał otaczający go świat. Stał się człowiekiem. Nieznajomy okazał się jego poległym bratem. Zjednoczeni ruszyli w drogę, aby odbudować to, co kiedyś zniszczyli. Co się z tobą stało? Zaakceptowałem to, kim jestem. I wybaczyłem ci. Teraz nadeszła twoja kolej. Nasz świat się zmienia, Hanzo. Nadszedł czas, by wybrać stronę. Opowieści ojca nie mówią o prawdziwym życiu. Jesteś głupcem, skoro w nie wierzysz. Może i jestem głupcem, wierząc, że jest dla ciebie nadzieja. Ale to prawda. Pomyśl o tym, bracie. Premiera gry w wersjach na PC i konsole 24 maja.